Szanowni Państwo, jesteśmy znowu na antenie, jak to już przed chwileczką powiedział Artur Boruta. Połączyliśmy się z Katalonią. Paweł Gąsiorek, prezes grupy Don Wina. Pawle, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, Wojtek. Cześć, jakoś tak jest, że zawsze jak prowadzimy wspólnie degustację, to gdzieś daleko jesteś, albo w Urugwaju, no teraz troszeczkę bliżej, ale i tak będziemy rozmawiali o Urugwaju. Ja proszę Państwa jeszcze tylko technicznie powiem, że wszystkie te nagrane przez nas filmy można już na bieżąco oglądać na kanale YouTube'a. Natomiast gdyby się coś nam zerwało z łącznością, proszę się nie przejmować i po chwili z powrotem wejść na YouTube'a i my również tam powinniśmy się pojawić. Dobrze, zaczynamy w takim razie naszą wędrówkę po Urugwaju. Paweł, często tytułujemy degustację win urugwajskich Mały kraj wielkich win. Powiedz proszę, dlaczego Urugwaj jest małym krajem wielkich? No, małym krajem jest po prostu dlatego, że jest małym krajem. Jest najmniejszym krajem Ameryki Południowej z bardzo niewielką ludnością, bo tylko 3,5 miliona osób. Małym, no, w kategoriach europejskich on nie byłby taki mały, bo jego powierzchnia to jest mniej więcej połowa powierzchnia Polski, więc byłby dużo niż kraje typu Litwa, Łotwa, Słowacja czy Czechy. Natomiast no, w Ameryce Południowej te standardy wielkościowe są inne. W związku z tym no, jest to najmniejszy kraj Ameryki Południowej. A dlaczego wielkie wina? No, rzeczywiście Urugwaj ma taką charakterystykę, że jego wina, że produkują wina w zasadzie wyłącznie wysokojakościowe. I są one w dodatku inne niż wszystkie wina w Ameryce Południowej, bo są to jedyne wina w Ameryce Południowej o charakterze atlantyckim. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli mówimy o winiarstwie Argentyny czy Chile, to wszystko jest po drugiej stronie kontynentu, czyli bardziej albo w środku z klimatem kontynentalnym, jak to w Argentynie, czy wręcz z wpływami Pacyfiku, Oceanu Spokojnego, jak to jest w przypadku winiarstwa chilijskiego. Jedynym przypadkiem, gdzie wino ma charakter atlantycki, ma wpływ w sobie atlantycki, to jest właśnie Urugwaj. Tym sposobem te wina są trochę bardziej zbliżone do win europejskich, do win południowo-zachodniej Francji, do win bordoskich. Tutaj roczniki mają znaczenie, bo klimat się bardzo różni z roku na rok. No dobrze, słuchajcie Państwo, słuchaj Pawle, zanim zaczniemy coś więcej mówić, no to trzeba jak najszybciej otworzyć wino. Więc ja bardzo proszę, żebyście Państwo już nalali sobie do kieliszków próbkę numer jeden. To będzie Chardonnay de Reserva, ale zanim my będziemy komentowali to wino, to chciałbym, żeby to wino skomentowała najwłaściwsza osoba, czyli do tego, żeby o tym winie opowiadać, czyli Javier Carau, właściciel winnicy, ale też twórca czy współtwórca tego wina. Carrao, from the Javier Carau. winery of Uruguay, Bodegas Carrao. I am the ninth generation from father to son, and today we are going to try Chardonnay Reserva from our vineyards in Las Violetas, Canelones. It's south of the country, close to the River Plate. Our family has been in the wine business for nine generations, and the tenth is already starting and taking care of the winery. 268 years from the beginning of the first Carral producing grapes and wine. So now this is our wine to try. It's Chardonnay. Everybody knows the grape from north of France, mainly Burgundy and Champagne, but has been planted all around the world. Even in Uruguay, we have it for many years, producing the base wines for sparkling bottle ferment. In this case, it's a wine
Reserva, we call it Reserva because it has special time in a percentage barrel fermented and barrel aged. After that, we use the same Chardonnay fermented in stainless steel, and we do a blend every year, approximately 40% barrel fermented and barrel aged and 60% stainless steel fermented. What we look in this barrel fermented wine is more buttery mouth and to be more complex than the normal and standard Chardonnay. You can see the color is low gold, and it has the mix of the fruit, the ripe fruit. We use the most ripe Chardonnay for this, and we think it's a special wine for appetizer and seafood, fish, and even some chicken and pork. So cheers, na zdrowie, and I'm going to try the wine that you are going to have the opportunity soon to try it in Poland. Enjoy, and for sure you're all invited to visit us in Montevideo, Uruguay. No właśnie, Javier zawsze i zawsze przy każdej okazji zaprasza do tego, żeby odwiedzić jego winnicę w Urugwaju, a dokładnie w Montevideo, czy też tuż pod Montevideo. Paweł, coś więcej na temat Javiera i jego winnicy, a zaraz będziemy komentowali wino. No ja niestety nie miałem okazji słyszeć tego, co mówił Javier. Nie wiem, jakieś tutaj była cisza na łączach, więc jest możliwe, że to, co powiem, się będzie trochę pokrywać z przekazem samego Javiera. No, na pewno tą ciekawostką główną, jeżeli chodzi o tego producenta, jest wieluletnia, wielusetletnia można powiedzieć tradycja, bo to już jest ponad 200 lat tradycji winiarskiej, 9 pokoleń przekazywanych umiejętności i tradycji z ojca na syna, z dziadka na wnuka. Javier już w zasadzie ma zapewnioną przyszłość, bo pracuje z nim razem jego syn Marcos, który coraz więcej ważnych funkcji pełni w winiarni, a zatem jest no, na tym etapie przynajmniej zagwarantowana kontynuacja rodzinnej tradycji Carau. Jest to ciekawa rodzina, która zjechała tam dwa pokolenia wstecz, w czasie wielkiego kryzysu w Europie w latach 20. Dziadek Javiera tam przyjechał i był winiarzem w Katalonii, jest Katalończykiem, Hiszpanem z Katalonii, no i oczywiście od razu rozpoczął tradycję winiarską na nowym kontynencie. No i ta tradycja jest utrzymywana do dzisiaj. Jeszcze trzeba tylko wspomnieć, że Bodega Carau była takim zawsze inicjatorem wielu działań w samym świecie winiarskim w Urugwaju. Od nich się rozpoczął eksport win urugwajskich. Byli pierwszą winiarnią, która eksportować wina z Urugwaju. No, coś nam się Paweł chwilowo zawiesił. Nie wiem, czy coś tam się nie podziało. Proszę Państwa, tak, to jest faktycznie winiarnia, która wyznaczała i dalej wyznacza trendy w Urugwaju, chociaż pojawiają się też nowe winiarnie, nowe winnice, to nadal Javier jest takim guru tamtejszego winiarstwa. Proszę, no właśnie, wróćmy na chwilę, zanim może uda nam się z powrotem połączyć z Pawłem. To jest to wino, które mamy w kieliszkach, Chardonnay de Reserva, kiedyś zwane Chardonnay del Museo, wino, które fermentowało
fermentowało w dębowych beczkach. Bardzo klasyczna, bardzo, bardzo duża klasyka, a my przecież nazwaliśmy ten masterclass, tą degustację nowe wina z Urugwaju, czy zupełnie nowe wina z Urugwaju, i właśnie takim czymś zupełnie innym, jeżeli chodzi o winiarstwo urugwajskie, czy w ogóle winiarstwo w Urugwaju, jest kolejne wino. Javier Carao to też wielki odkrywca, człowiek, który wyszukuje nowe wina. Pojawił się już Paweł. Pawle, za chwileczkę cię zaprosimy, już cię zaprosiliśmy. O właśnie, jesteś Pawle z powrotem. Nie wiem, na jakim etapie. Na etapie takim, że jako pierwszy Javier zaczął importować wino do Europy. Ja też opowiedziałem o tym, że eksportować wino do Europy. Ja też opowiedziałem o tym, że Javier oprócz takich bardzo klasycznych odmian, też w jego winiarni można znaleźć wiele nietuzinkowych odmian, choćby Nebbiolo, które można tam próbować, czy wino z takiej bardzo mało znanej odmiany Petit Massenc. I teraz chciałbym, żebyśmy właśnie to drugie białe wino, czyli Petit Massenc Gran Reserva, sobie spróbowali. Dwa słowa o nim powie Javier, a potem poproszę Pawła o ciąg dalszy i komentarz. It's a Gran Reserva and is barrel fermented and barrel aged in French oak. And this grape is from the same region of the Tanat, from Maviran region. And we were looking for a white to go together with the Tanats of the family Carao. So we started this project 15 years ago, importing the plants from France, from the Southwest. And after talking with several big producers of the region of Maviran, they all accepted this varietal as the best of the Southwest region. This is a product very strange in Uruguay. The first time this grape arrived in Uruguay was with our project. Now there are some other small areas planted with Petit Massenc. But it's an excellent product. And this is, as you see in the label, a wine with a 14.5 alcohol degrees and 1 year in the barrels before bottling. Nazdrovia, cheers, and I hope you enjoy this product. But this is a very special product of our family, and that joins Tanat with the region of Madiran and Petit Massenc. Na zdrowie. Tak, to co powiedział Javier o tym winie, nie wiem, Pawle, czy słyszałeś, ale też dla ciebie, ewentualnie gdyby się okazało, że ktoś także nie słyszał, to powtórzę, to kolejny jego nowy projekt, chociaż wino od dość dawna, Petit Massenc, uprawiane, winorośl w Urugwaju. Petit Massenc to francuska odmiana pochodząca z południowego zachodu Francji, regionu południowego zachodu, bardzo blisko Madiran, czyli tego regionu, z którego pochodzi Tanat, ten jeden z najsłynniejszych szczepów, czy właśnie najsłynniejszy szczep urugwajski. Zresztą Javier nie zapomniał powiedzieć, żebyśmy pili Tanata urugwajskiego. Wino leżakowane w beczce, i to dość długo. Jak Państwo poczujecie to wino, to powąchacie to wino, to poczujecie bardzo wyraźne aromaty utlenienia, bardzo wyraźne aromaty, które wino zyskuje w czasie leżakowania w beczce, bardzo dojrzałych jabłek, troszeczkę suszonych owoców. To ciężkie, to intensywne wino. To jest takie bardzo gastronomiczne wino, wino, które doskonale pasuje do jedzenia. Nie wiem, Paweł, czy ty pamiętasz, wiem, że ty bardzo cenisz to wino. No ja bardzo lubię to wino, zresztą
chcę powiedzieć trochę szerzej, że Urugwaj jest znany z swoich czerwonych win. Przede wszystkim z odmiany Tanat, ale teraz się pojawiają też bardzo, bardzo ciekawe inne odmiany, Syrah czy Merlot. Mało doceniany i mało się mówi o tym jest Urugwaj w zakresie win białych. Moim zdaniem to jest błąd, bo ja te wina białe urugwajskie od jakiegoś czasu obserwuję. Mogę powiedzieć, je odkrywam i są to znakomitej jakości wina. Sądzę, że Urugwaj produkuje równie dobre wina białe jak wina czerwone, a być może dla takiego konsumenta niezbyt wprawnego, który jeszcze powiedzmy nie radzi sobie tak dobrze z dużą ilością tanin, być może białe wino będzie lepszą przepustką, lepszym tym wprowadzeniem do win urugwajskich. Genialnie wychodzi Chardonnay, pierwsze z tych win, które były dzisiaj w czasie degustacji. To jest wino, które ja zawsze bezpiecznie podaję w zasadzie na każdym spotkaniu, bez względu na to, jaki poziom odbiorcy jest. Prawda? Nie obawiam się, że jak to nie będą ludzie, którzy się znają trochę na winie, to tego wina nie docenią. To jest wino, które w przedziwny sposób smakuje wszystkim. Również nadaje się na tak zwane imieniny u cioci, co praktykowałem z własną ciocią niejednokrotnie. Tak. Ciocie piją to wino, bo takie fajne, ono chyba nie jest wytrawne. Ja mówię, nie, ono jest w pełni wytrawne, ale wiesz, ale nie jest kwaśne. Ja mówię, no ale nie mieszajcie tych pojęć, prawda? Kwaśność z wytrawnością. W Polsce jest to bardzo często mieszane. Więc jest to bardzo dobre wino, bardzo przyjazne wino dla szeroko pojmowanej klienteli, czy audiencji, jaka stoi przy danej degustacji. Jeżeli chodzi o Petit Mansenk, to rzeczywiście to jest jedno z moich ulubionych win, bo to jest wino, które przekracza pewne takie standardowe horyzonty, jakie nakreślają wina białe, bo mamy pewne w głowie, pewne kalki, pewne takie przyzwyczajenia co do wina białego. Dominują powiedzmy cztery odmiany główne, które się pije, a zatem jest to Chardonnay, to Sauvignon Blanc, jest to Riesling, jest to ewentualnie Pinot Grigio czy Pinot Gris, prawda? I to wszystko się nam jakoś... Natomiast jak potem dostajemy nagle wino z innej odmiany, to się otwierają inne horyzonty zupełnie. I tak jest tym Petit Mansengiem, który daje świetne wyniki w Urugwaju. Jest to rzeczywiście jedno z moich ulubionych win. Jak kilka lat temu, ładnych kilka lat temu, była w Polsce Jancis Robinson, najbardziej znana krytyczka winiarska na świecie. Myśmy ją poczęstowali różnymi winami przy kolacji. I potem no, w prywatnej rozmowie, jak ją odwoziłem na lotnisko, się spytałem, które z tych win jej najbardziej zapadło w pamięć. No to wymieniła właśnie Petit Mansenk. Mówi, wiesz, bo to jest takie wino inne. Coś w tym jest naprawdę ciekawego. Ale to nie jest znowu wino łatwe. To znaczy, jeżeli chcemy wino na tą no, przysłowiowe imieniny u cioci, to bym raczej polecił Chardonnay. Natomiast jak chcemy pokazać coś, co jest świetnie zrobione, coś, co ma trochę inne warstwy smakowe i zapachowe, to ten Petit Mansenk jest świetnym rozwiązaniem. Dobrze, to przechodzimy w takim razie do czerwieni, do tanatów oczywiście, bo jednak nawet jak się zatytułuje wykład o winach urugwajskich, nie tylko tanat, to jednak tego tanata musi być dużo. Zanim my, Pawle, będziemy rozmawiali o tanacie, to pozwólmy, że wprowadzi nas w tematykę tanata, a jednocześnie skomentuje wino numer 3, próbkę numer 3, przedstawiciel winnicy Garsona. Za chwilę o tej winnicy więcej będziemy jeszcze rozmawiać. Hi everyone, my name is Germán Busone, I'm the winemaker of Bodega Garzón, and I'm here today to introduce you our Tanat. Tanat is the flagship of Uruguay, and it's also the flagship of Bodega Garzón.
This is an excellent wine that expresses perfectly the terroir of Garçon. It has deep color, soft textures, really, really beautiful aromas, aromas from black fruits and some black chocolate, and also you can find some spices. In the mouth, the texture is incredible. The tannins are really, really round, and you can enjoy this beautiful wine with different kind of food. In Uruguay, we have a lot of barbecues, and we like to enjoy it with different kind of meats. So for us, it's a great wine, Express Garçon, and we want you to enjoy it. Salud. No właśnie, dwa słowa o Tanacie na początek, że to po prostu flagowy okręt urugwajskiego winiarstwa, doskonale nadaje się do tamtejszego terroir, także terroir Bodegi Garçon, więc pozwólcie, że zwróćcie uwagę Państwo na mapę winiarni, gdzie znajduje się winiarnia Garçon. Tak chciałbym to zrobić, żeby ona była jak najlepiej widoczna, może tak się uda. Proszę Państwa, tutaj jest Montevideo. Może tak zrobimy, bo chciałbym, żeby wszyscy zobaczyli troszeczkę lepiej. Tutaj mamy Montevideo i szeroko pojęty region Canelones. I tak naprawdę duża część winnic urugwajskich, tych historycznych, w tym winnica Javiera Carrao, znajduje się właśnie w regionie Montevideo albo w drugą stronę, w stronę Argentyny, w stronę rzeki La Plata i dalej Argentyny. Natomiast zupełnie w drugą stronę, w regionie Mandolado, w stronę wschodnią, w stronę półwyspu Punta del Este, mamy kilka nowych projektów winiarskich, z których najważniejszą jest właśnie winnica, właśnie Bodega Garçon, też stosunkowo blisko położona morza. Pawle, powiedz, co ty możesz nam opowiedzieć na temat projektu Garçon? No, o tym projekcie można było mówić bardzo długo, ja postaram się streścić to w kilku sentencjach krótkich. No po pierwsze, jest to gigantyczna inwestycja. Największa inwestycja w branży winiarskiej w historii kraju. Inwestycja zrobiona przez Argentyńczyka, jednego z najbogatszych ludzi na świecie, lokowanego na liście najbogatszych Forbesa gdzieś w pierwszej 30. To się nazywa Alejandro Bulgeroni. Jego majątek i jego główny biznes to jest ropa naftowa, jest właścicielem rafinerii, jest właścicielem pól wydobywczych ropy naftowej. Człowiek niezwykle bogaty i człowiek, który inwestuje w winiarstwo. Inwestuje w winiarstwo nie tylko w Urugwaju. Ma kilka winnic i winiarni w Kalifornii, głównie w Napa Valley, ma kilka winiarni w Toskanii i w innych częściach Włoch. Ostatnio zainwestował też w Australii. No ja nie śledzę na bieżąco jego inwestycji, ale na pewno w tej swojej stajni winiarskiej ma już kilkanaście pozycji. Natomiast dla niego, jak widać, projekt w Urugwaju jest takim no, najbliższym sercu jego projektem. Tam też obok winiarni znajduje się jeden z jego domów, gdzie spędza bardzo dużą ilość czasu, bo Punta del Este jest takim kurortem urugwajskim, ale kurortem urugwajskim takim, gdzie większość gości przebywających to są Argentyńczycy. Ze względu na bliskość do Argentyny, ze względu na to, że są tam lepsze plaże i lepszy klimat niż
niż w Argentynie. Tam się lokowali Argentyńczycy. Tam się wiele wakacji w czasie dzieciństwa spędził też Alejandro Bulgaroni. Tam jego serce jakoś pozostało. Więc to jest jak gdyby początki, prawda? Źródło, skąd to się wzięło. Teraz trzeba powiedzieć o jednej w zasadzie zasadniczej rzeczy dla tego projektu. Większość winiarni urugwajskich, jak już Wojtek wspomniał, jest położonych wokół Montevideo. Z przyczyn historycznych, z przyczyn praktycznych, z przyczyn ekonomicznych, jak osiedlali się tam imigranci, no to wokół dużego miasta tworzyły się też przeróżnego rodzaju biznesy, zarówno rolne, jak i z innych branż. Rynek sprzedaży to było wielkie miasto, im bliżej, tym lepiej. Ale nie tworzyło się wtedy winiarni na zasadzie pewnych studiów co do gleby, co do terroir, co do możliwości produkcji danej odmiany winogron. Tego wszystkiego się nie robiło na początku XIX wieku, ani też długo, długo później. Bulgaroni do swojego projektu podszedł bardzo naukowo. Najpierw poświęcili bardzo wiele czasu, żeby znaleźć odpowiednie miejsce. Jest to pofałdowany, taki górzysty o charakterze dość mocno kamienistym, bo jest tam mnóstwo skał, teren. Przypomina się zresztą Toskanię. Oni mówią, że jest to urugwajska Toskania. Następnie zrobiono analizę gruntów. Podzielono terytorium, które przeznaczyli na winnice, na działki. Każda z tych działek zawiera inny charakter gruntu, no bo wiadomo, że ziemia nie ma charakteru jednolitego, tylko się ona zmienia, czy jest bliżej podnóża góry, czy wyżej szczytu góry, się wszystko zmienia. Więc podzielono na działki i próbowano dopasować odpowiedni rodzaj winogron do danej działki. W związku z tym powstał taki patchwork działek, patchwork tych parceli, gdzie do każdej przypisana jest inna odmiana winogron. Tych odmian tam mają, o ile pamiętam, 7 czy 8. Oczywiście tą podstawową jest ta nat. I tak powstał cały projekt w sensie tej części rolnej. Potem powstała winiarnia, która jest dziełem sztuki architektonicznej. Jest to położone na 4 kondygnacjach przedsięwzięcie. Cała produkcja jest grawitacyjna, bez udziału pomp. Ma też bardzo dużą sekcję agroturystyczną, bo to ostatnie piętro winiarni, gdzie się rozciągają cudowne widoki, gdzie jest niesamowita panorama. Zajmują takie miejsce do odwiedzin dla zwykłych miłośników wina. Tam ulokowana jest jedna z najlepszych restauracji w Urugwaju, którą zresztą dowodzi jeden z bardzo znanych argentyńskich szefów kuchni, który ma w Buenos Aires restaurację posiadającą gwiazdkę Michelina. Jest to niesamowity projekt. Niesamowity projekt, jak powiedziałem na początku, największy, najdroższy projekt winiarski w Urugwaju, w historii tego kraju. I trochę taki projekt przenoszący Urugwaj, branżę winiarską urugwajską do innej ligi, do tej ligi światowej. No i właśnie o to chodziło, żeby zobaczyć to miejsce, żebyś o tym opowiedział. Pawle, nawiązując do tego, co mówiłeś o tych uprawach, że oni do każdej działki spróbowali dobrać specyficzną odmianę i tych odmian faktycznie tam jest dużo więcej niż przeciętnej winnicy Nowego Świata czy przeciętnej winnicy Urugwaju. My na naszej pierwszej degustacji, która była przedwczoraj, gdzie z Michałem próbowaliśmy win z mniej znanych, a równie ważnych odmian
biały winogron, białej winorośli. Próbowaliśmy właśnie z winicy Garçon Albarino czy fantastycznego beczkowego wioniera, a ja bym teraz chciał, żebyśmy spróbowali wino numer 5, wino numer 4, jeszcze tak szybko na mnie idzie, wino numer 4, czyli wino z odmiany Marseleu, która jest też bardzo ciekawą odmianą, krzyżówką, stworzoną już w XX wieku. Chodziło o to, żeby stworzyć idealną odmianę, która połączy ze sobą odporność na bardzo gorący klimat i taką odporność mają na przykład odmiany z południa Francji, choćby z Doliny Rodano, i taką odmianą jest na przykład Grenache, ale żeby można to było połączyć z subtelnością, elegancją, jednocześnie mocą, intensywnością wina z Cabernet Sauvignon. I właśnie taką wypadkową Grenache i Cabernet Sauvignon miało być właśnie Marsalan, czyli ta odmiana, z której zrobione jest to wino. Ciekawostką jest to, że pierwotnie odmiana była właściwie wykorzystywana niemal tylko i wyłącznie do kupaży, była jako uzupełnienie win we Francji, potem też w Nowym Świecie. Ale w pewnym momencie okazało się, że jest to na tyle dobra, na tyle dobrze udająca się odmiana, że coraz więcej winiarni, w tym winiarnia Garçon, tą odmianę traktuje jako całkowicie niezależny szczep winogron, z którego można robić wina jednoszczepowe. Generalnie wiele regionów winiarskich Ameryki Południowej, takich, które dopiero powstają, czy szukają swojej tożsamości, takie jak wina w Peru, w Boliwii, czy na południu Brazylii, bardzo często sięgają właśnie po Marcelin. Nawet w Boliwii są takie winiarnie, w których topowe wina, te wina najwyższej klasy są właśnie z tej odmiany. Paweł, nie wiem, czy ty, no pewnie pamiętasz to wino, bo miałeś go okazję nieraz próbować. Ono jest dużo bardziej owocowe, świeższe, delikatniejsze niż słynny Tanat. Tak, jest to znowu, to może być lepsze wprowadzenie do winiarstwa urugwajskiego, jeżeli chodzi o czerwone odmiany, niż Tanat. Ma znacznie mniejszą zawartość tanin, jest bardziej materowotowy. Jest to bardzo, bardzo ciekawe wino. Rzeczywiście odmiana jest jeszcze ciągle mało znana, ale to się bardzo szybko zmienia. Nawet w samej Francji są obsadzane bardzo duże areały już w tej chwili Marcelanem. I to już nie potrwa długo, kiedy ta odmiana nie będzie znana. Myślę, że to jest kwestia kilku lat i wszyscy ludzie, którzy się winem interesują, będą o niej wiedzieć. Odmiana jest wdzięczna w uprawie, bo ma niską zachorowalność, ma bardzo wysoką odporność na grzyby, więc winiarze ją bardzo lubią, a daje ona bardzo, bardzo fajne wino właśnie, ale jeszcze w zasadzie nie spotkałem w moim życiu naprawdę wielkiego wina, takiego wina, który byłby porównywalny z tymi wielkimi cabernetami czy wielkimi pinot noirami. Ale na takiej średniej półki to naprawdę jest bardzo wiele, a ciągle one jest dość konkurencyjne w cenie, bo tak jak mówię, jego uprawy są w miarę łatwe, to znaczy ono jest mniej kapryśne niż inne odmiany, więc po prostu się dużo lepiej udaje. No to wino w mojej pamięci, jak próbuję sobie przypomnieć statystyki sprzedaży, zajmuje bardzo wysokie miejsce, w szczególności jest to wino, które to dobrze się sprzedaje w gastronomii,
W Krakowie kilka restauracji francuskich uczyniło z tego wino domu swoje wręcz. Było to zrobione, przyznasz, Wojtek, właśnie tak w stylu francuskim wino. Także, proszę Państwa, dla amerykańskiego turysty odwiedzającego Kraków, Marselan z Urugwaju, myślę, że niedobrze może być winem francuskim. Ale nawet nie dla amerykańskiego, a dla bardziej świadomego konsumenta też to jest wino bardzo dobre. Tak, ono jest niezwykle, niezwykle uniwersalne właśnie przez tą taką bardzo wyraźną owocowość, bardzo, bardzo wyraźne taniny, ale jednocześnie bardzo miękkie, bardzo takie słodkie powiedzielibyśmy. Ja nawet bym to wino porównał nawet do hiszpańskiej kriansy. Nie w stylu, znaczy nie w smaku, nie w aromatach, bo są one trochę inne, ale właśnie w takim winie bardzo uniwersalnym, które też i osobom, które oczekują ciężkiego, bogatego, pełnego, z prawdziwego zdarzenia wina wytrawnego, ale też ktoś, kto jest takim trochę początkującym miłośnikiem czy konsumentem win czerwonych, win wytrawnych, to naprawdę coś świetnego i też niezwykle uniwersalne w łączeniu z potrawami, bo wydaje mi się, że i do ciężkich mięs będzie bardzo dobrze pasowało, ale też do lżejszych rzeczy, czy choćby do uwielbianych we Francji, w Dolinie Rodanu, kaczek czy gęsi. No dobrze, ale my w takim razie wróćmy na chwileczkę jeszcze do naszego tanata. Bardzo proszę, szanowni Państwo, otworzyć sobie wino i nalać do kieliszku wino numer 5. To jest Garçon Single Vineyard Tanat, czyli znowu to, o czym już wcześniej mówił Paweł, konkretne działki dedykowane do konkretnych odmian, a potem z tych działek robione konkretne wina, czyli właśnie wina z pojedynczych terroir, z pojedynczych bardzo niewielkich i bardzo konkretnych siedlisk. No i oczywiście takim winem musi być Tanat. Ja jeszcze tylko dla formy pokażę na mapie, skąd w ogóle Tanat pochodzi. Tanat zwany inaczej Madeira, bo pochodzi właśnie z takiego zbioru niewielkich regionów, niewielkich apelacji winiarskich Francji, które mają taką wspólną, niekoniecznie szczęśliwą nazwę Południowy Wschód i tam obok regionu Cahors czy Jurassow mamy właśnie region Madeira, skąd Tanat się wywodzi i stamtąd został zawieziony do Ameryki Południowej i tak fantastyczne efekty daje w urugwajskich winach. Paweł, do czego w Urugwaju pije się Tanata? Co je się do Tanata w Urugwaju? No, proszę Państwa, to nie trzeba być częstym podróżnikiem po Ameryce Południowej, żeby wiedzieć, że w Urugwaju w zasadzie się jada mięso. No. I mięso jest podstawą diety każdego Urugwajczyka. Tego mięsa jada się tam bardzo dużo. A pod pojęciem mięso, warto powiedzieć, wyłącznie wołowinę. To znaczy tutaj rozwinę to trochę, że po hiszpańsku mięso to jest carne, ale dla Urugwajczyka carne to oznacza tylko i wyłącznie wołowinę, bo jeżeli to jest kurczak, to już nie jest mięso. Żaden Urugwajczyk nie powie o kurczaku, że to jest mięso, bo kurczak to jest po prostu poziom, a wieprzowina to jest po prostu serdo. Także słowo carne, czyli słowo mięso, jest tylko i wyłącznie się odnosi do wołowiny. I tutaj mamy szeroki wybór oczywiście różnych kawałków, które z tej wołowiny się wykrawa. Te cięcia, czyli korte, są trochę inne niż w Europie. No nie będę w to bliżej wchodzić, bo to by trzeba całą sztukę wołu i pokazać, skąd jest dany kawałek, ale te najbardziej popularne
części wołowiny, które się jada, od razu powiem, nie jest wołowina. To znaczy, przepraszam, to nie jest polędwica, chciałem powiedzieć. Bo w Polsce jak jemy wołowinę, no to mamy na myśli głównie polędwicę, to jest ten najlepszy, lepszy kawałek. Żaden Urugwajczyk nigdy nie jada polędwicy. Polędwica po prostu ma mniej smaku niż inne kawałki. A to, co jest najbardziej popularne, czego jedzą najwięcej, to jest tak zwane asado de tira, czyli to są żebra. Tego się praktycznie w Polsce nigdy nie jada, się nie jada żeberek wołowych. Asado de tira, tira znaczy pas, bo to jest długi pas, często on ma jakieś pół metra. Tych żeber, oczywiście większość stanowią kości, wyjada to, co pomiędzy tymi kośćmi się znajduje. No i do tego wszystkiego się popija tanat. Jeszcze taka ciekawostka z samego miasta Montevideo, na licznych budowach, które tam są, zawsze budowlańcy mianują jednego odpowiedzialnego za Paryżę, który gdzieś o 10 rozpala pod Paryżą. Palą oczywiście takie drewno, jakie tam mają na budowie. Mięsa się nie robi na drewnie, to znaczy się nie robi na ogniu, robi się na żarze. Więc o 10 się robi dużo żaru. Potem na tą siatkę, prawda, która stanowi tam grill na budowie, się rzuca te żebra, czyli ta asado de tira. No i jak są gotowe, wszyscy budowlańcy się schodzą, jedzą to asado, no i popijają tanatem. Jest to absolutnie przyjęte i w dobrym tego słowa znaczeniu przyjęte, że w czasie przerwy obiadowej się pije wino. Tak. Wino nie jest traktowane w Urugwaju. Alkohol jest traktowany jako napój spożywczy. No i taki budowlaniec żera z kilogram tego asado, wypija pół litra tego tanata, po czym idzie na półgodzinną dżemkę, no i z nowymi siłami bierze się do pracy. Także tanat i wołowina z grilla, no to są takie nieodzowne food po nowoczesnemu w Urugwaju. Dobrze, proszę Państwa, w takim razie do wołowiny tanat, natomiast mamy jeszcze jedno wybitne wino do spróbowania, do zdegustowania, wino, które też na pewno będzie smakowało do wołowiny, czyli wino Garçon Balasto. I bardzo, Paweł, dwa słowa o tym winie, bo jeszcze zostało nam 5 minut, więc możemy nawet więcej niż dwa słowa o tym winie powiedzieć, a warto, bo to jedno z najlepszych win Urugwaju. No właśnie, Balasto to jest zupełnie inna liga, zupełnie inna kategoria win, bo tutaj wkraczamy już w ten obszar wielkich win, nie tylko urugwajskich, ale wielkich win świata. Co to w ogóle słowo oznacza balasto? Balasto po hiszpańsku oznacza pewien rodzaj gleby, pewien rodzaj takiej żwirowej gleby, który właśnie tam występuje w regionie winiarni Garçon. Balasto to jest, powiedzmy, nie wchodząc już bliżej w szczegóły geologiczne, ale jeżeli sobie Państwo wyobrazicie granit, skałę granitową, czyli tą najtwardszą formę kamienną, jaka występuje na kuli ziemskiej, która przez miliony lat została zdefragmentaryzowana na żwir, na takie kamyczki, to właśnie balasto. Czyli to jest takie malutkie kawałki, ostre dość tego kamienia granitowego. W Urugwaju tym kamieniem granitowym najbardziej popularnym jest czerwony granit. I to jest jedna z najstarszych gleb, jaka występuje na kuli ziemskiej. To jest bardzo ciekawe. Ja nie będę tutaj szachować
cyframi, bo bym na pewno przekręcił. Nie przygotowałem się pod tym kątem, ale w Polsce, w Dolinie Wisły, w Dolinie Odry nie występują gleby stare, jak występują tam w Urugwaju. I ta gleba, to balasto, ten żwir, jest znakomitym rodzajem gleby do obsadzania win. Po pierwsze dlatego, że zawiera bardzo dużą ilość minerałów, które w jakiś tam sposób wpływają na smak wina, które korzenie są w stanie wyciągnąć z gleby ten smak minerałów. A po drugie, sama struktura tej gleby jest bardzo przepuszczalna. No bo żwiry są przepuszczalne, ta gleba łatwo przez nie przechodzi. Co powoduje, że woda nie utrzymuje się w górnej części gleby, tylko woda schodzi w dół. Co powoduje, że roślina może zacząć pracować i zapuszczać coraz głębiej korzenie. A im głębsze korzenie, im bardziej rozwinięty system korzeniowy drzewu winogronowego, tym więcej dobra, tym więcej tego całego smaku, tych minerałów jest w stanie wyciągnąć z gleby. Stąd to wino, które pochodzi z czterech różnych odmian, ale dwie z nich stanowią 70%. To jest oczywiście Tanat, który stanowi 45% w mieście Balasto i kolejne 25% stanowi Cabernet Franc. Cabernet Franc jest jedna Tanacie. To jest najbardziej obiecująca odmiana Urugwaju. Myślę, że Urugwaj jeszcze kiedyś będzie znany z Cabernet Franc. No i pozostałe 30% uzupełnia Petit Verdot, ciekawostką, bo to jest taka dość niszowa odmiana w Bordeaux, służąca jako, można powiedzieć, taki środek przyprawowy do wina, prawda? Jakby chcieć zupę trochę przyprawić, no to się daje sól i pieprz jako główne składniki, no to Petit Verdot to jest taka sól i pieprz winiarstwa w Bordeaux. I wspomniany już wcześniej omawiana odmiana, czyli Marcelan. I to wszystko, te kupasz tych czterech odmian tworzy Balasto. Wino, które ma niezliczoną ilość nagród, niezliczoną ilość złotych medali, niezliczoną ilość różnych wyróżnień na całym świecie, od przeróżnych krytyków winiarskich, od 90 kilku do 98 punktów. Także to jest wino, no, jak mówisz, tej półki, tej kategorii win wielkich. To prawda, ja jeszcze tylko dodam, że to wino leżakuje przez 20 miesięcy w beczkach, ale to oczywiste. Ciekawostką jest to, że te beczki są niewypalane, że to są takie bardzo świeże beczki, więc jeszcze tutaj ta tanniczność, aromat drewna dochodzi, natomiast jednocześnie nie dominuje aromat dymu, czy aromat pędzenia, czy aromat przypalenia, czy też pod smażenie. Dobrze, Pawle, to w takim razie taką mamy tradycję, że na koniec każdej degustacji próbujemy alkohol mocny. Ja zachęcam Państwa do otwarcia waszych próbek z wódką Dwór Sieraków starzona w beczce Limited Edition. Paweł, dwa słowa na temat tej konkretnej wódki, bo już o całych wódkach, o całej idei wódek rozmawialiśmy. Polecam odsłuchać świetny wykład Artura Boruty sprzed dwóch dni na temat całej idei kolekcji wódek. No właśnie, a wódka z beczki? No wódka z beczki, proszę Państwa, to jest nasza odpowiedź na whisky, czy nasza odpowiedź na bourbona. Bo tak naprawdę my moglibyśmy tą wódkę nazwać whisky, gdybyśmy chcieli, bo
mamy ku temu wszelkie prawo. Tak, tak w zasadzie, co bardziej spostrzegawczy z Państwa może zauważyli, że z etykiety zniknęło w ogóle słowo wódka. Bo jak się przyjrzeć dokładnie definicji wódki, to to, co mam w kieliszku, nie jest wódką, bo definicja wódki jest taka, że to musi pochodzić ze spirytusu rektyfikowanego, czyli coś, co ma 97% i jest nie tylko spirytusem destylowanym, ale potem rektyfikowanym. W przypadku tego produktu, który nazywamy od jakiegoś czasu starzona w beczce, bez słowa wódka, to jest starzony destylat, czyli destylat, który miał około wyjściowo 78%, niecałe 80%. Jest to mieszanka destylatów różnego rodzaju, ale z dość dużym udziałem destylatu kukurydzianego. A zatem to jest takie właśnie w stronę bourbona, whisky idące w stronę bourbona, czyli tą materią podstawową, tą surowcem, z którego powstaje starzona w beczce, są mieszanka destylatów i przebywają one, leżakują one przez 3 lata w beczce po prostu po bourbonie sprowadzanych ze Stanów Zjednoczonych, nabierając tego i tego koloru. No potem te beczki są ze sobą zestawiane. Tutaj nie mamy pojedynczych beczek. Z czymś takim mamy do czynienia w przypadku wódki tej starzonej w beczce po Sauternes, ale to już są limitowane ilości wódki z konkretnej beczki. Tutaj nie mamy żadnej konkretnej beczki. Tutaj jest najpierw jest cała, wszystkie destylaty są w różnych beczkach leżakowane, potem są one mieszane, no i z tego powstaje jakaś konkretny produkt. Wojtek wspomniał, że w nazwie występuje limited edition i rzeczywiście tak jest. Nasza produkcja jest bardzo, bardzo niewielka i działamy na zasadzie, my to nazywamy nastawy, a po angielsku by się to nazywało batch, czyli taki nasz nastaw, to mówimy o ilości rzędu tam kilku tysięcy butelek i staramy się, żeby każdy jeden był podobny do poprzedniego, ale tak naprawdę jest każdy trochę inny, a zatem ten limited edition polega na tym, że każdy batch się może różnić trochę od innego. Tutaj nie jesteśmy w stanie uzyskać takiego wyrównania smaków i aromatów jak na przykład mistrzowie produkcji Johnny Walker czy innych masowych produktów. My jesteśmy rzemieślniczym producentem, a zatem nasze produkty mają rzemieślniczy charakter, trochę się mogą różnić na przestrzeni roku w zależności z którego nastawu pochodzi dana wódka. No ale to chyba jest tego i ciekawostką i czymś, co wyróżnia te alkohole. No jak najbardziej. Myślę, że to jest podstawowa zaleta i przewaga alkoholu rzemieślniczego wobec produktów przemysłowych. Tak. Pawle, nasz czas dobiega końca nieuchronnie. Już Justyna Suchocka pomalutku puka w szybę, że ona też chce opowiedzieć Państwu o winach, także za 5 minut zapraszamy na degustację win francuskich. Paweł, Tobie bardzo dziękuję za przybliżenie i po raz kolejny opowieść o Urugwaju. Bardzo miło. Trzymaj się, do zobaczenia. Do zobaczenia Państwu, widzimy się za 5 minut. Do widzenia.